Panie Jacku, 60 lat Pałacu Kultury Zagłębia i 40 lat Pana pracy twórczej. Jak to jest świętować jubileusz na rodzinnej ziemi Zagłębia? No nie można sobie nic lepszego wymarzyć, tak bym powiedział. Zwłaszcza, że to nie jest tylko rodzinna ziemia, tylko to jest miejsce, gdzie wiele razy występowałem. Z najróżniejszymi konstelacjami artystów, a najbardziej sympatycznie wspominam, jak byłem tutaj z dziećmi i z młodzieżą z dyskoteki pana Jacka, jak była cała ogromna sala w pałacu, dzieci, które szalały. To są niezapomniane przeżycia. A, czy jest jakaś piosenka, która szczególnie kojarzy się panu z Zagłębiem? No, powiem tak, że nawet napisałem kiedyś z występującym tu dzisiaj ze mną kompozytorem Jerzem Filarem piosenkę o Janie Ciszewskim. I ta piosenka była kiedyś finałem takiego koncertu, i wielu artystów ją śpiewało, i przypomnieliśmy tę postać, która jest bardzo związana z zagłębiem. A którą zna cała Polska. Bo gdy otwierano oficjalnie drzwi pałacu, pan miał 8 lat. Czy ma pan jakieś wspomnienia już jako widz? Nie, dlatego że wtedy był zupełnie inny świat. Wtedy odległość z Niwki do Dąbrowy Górniczej to była odległość kosmiczna. To się dzisiaj wydaje, że tak się po prostu przejedzie, ale wtedy ja właściwie się nie. nie nie ruszałem poza niwkę, moją szkołę podstawową i te wszystkie realia krajobrazowe, które dzisiaj wspominam z niezwykłym sentymentem. Te komórki na węgiel, te gołębniki, gdzie sąsiedzi mieli gołębie łąki, gdzie graliśmy w piłkę takie działki nad przemszą, które. Były zalewane zimą, i tam jeździliśmy na łyżwach. To był mój świat. Właśnie nie wyjeżdżało się, mając 8, 9, 10 lat, może później jakieś wycieczki szkolne. Dlatego już przyjechałem tutaj nie jako widz, ale jako występujący. A, powiedział Pan w jednym z reportaży, że zrobił Pan ten koncert jubileuszowy, żeby podziękować swoim piosenkom. A które piosenki były tymi najważniejszymi, które zmieniły Pana życie? Wydaje mi się, że pierwszą piosenką, która spowodowała, że z tej grupy studenckiej yy, wszedłem do świata artystów profesjonalnych, to była całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę. Tę piosenkę od, od nas, czyli od naszej Basi kochanej wzięła Grażyna Łobaszewska. A potem... Profesjonalni artyści zaczęli do mnie dzwonić i e, mogę powiedzieć, że e, te dorosłe piosenki kojarzą się z różnymi m, osobami, e, dla których je napisałem. Z Marylą Rodowicz, z Sewerynem Krajewskim, e, ze Zdzisławą Sośnicką, e, z Krystyną Prońko, a potem e, był Ryszard Rynkowski, a potem była Edyta Górniak. Mietek Szcześniak, Anna Jurksztowicz i tak dalej, i tak dalej. I powiem, że los obdzielił mnie dość łaskawie, czyli nie wszystko naraz, ale tak, żebym, żebym mógł dojrzewać do pewnych spraw i na ostatniej płycie prefektu, gdzie jest mój utwór, wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. To jest też taka cezura, taka, taki wyraźny znacznik, że. Co chwilę pojawiają się wspaniali artyści i to są kolejne moje takie schody. E, bo dzisiaj na scenie razem z panem, e, m.in. Andrzej Seweryn, e, Elżbieta Adamiak, e, można widzieć jeszcze w, w, Jacka Wójcickiego, ale to są głównie wokaliści, a dlaczego akurat Andrzej Seweryn, który głównie jest aktorem? Więc, y, tak jak panu mówię, y, los był tak łaskawy, że na przykład w 2014 roku Spotkałem się z Andrzejem Sewerynem, który zaproponował mi, abym w jego teatrze, jest dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie, zrobił wieczór moich piosenek. I e, kiedy przedstawiłem warunki, e, a warunki były dwa, że chciałbym, żeby wszystkie teksty były moje i ja wybiorę artystów spośród aktorów teatru. Mówi, zgadzam się. Jakich chcesz artystów? Ja mówię, Andrzej Sewerno. No mówi, nie, ale ja nie śpiewam. Na to ja powiedziałam, ale zaraz, przecież była umowa. I w ten oto sposób śpiewamy dwa duety i on sam jeszcze śpiewa. I w ten sposób jesteśmy tu dzisiaj też razem. Planuje pan emeryturę, czy pisanie piosenek zostanie już z panem na zawsze? No ja piszę bardzo wiele rzeczy, napisałem opowiadania. Dwa lata temu mm, mam w planie powieść. Ostatnio w tym roku wydałem tomik wierszy. Oczywiście piosenka jest zgodna z tym moim temperamentem i, i jest taką, taką moją najbliższą dziedziną. Ale emerytury nie planuję, dlatego że to byłoby sprzeczne z tą przypowieścią biblijną o talentach. Prawda? Nie można pójść na emeryturę i zakopać talentu w ogródku. Także póki starczy sił, będę starał się coś robić. Ostatnie krótkie pytanie. W pierwszym wywiadzie, kiedy przeprowadziliśmy go parę lat temu, powiedział Pan, że marzy Pan o tym, żeby napisać tekst dla Barbary Streisand. Udało się? No nie, no ja mam nawet taką piosenkę Gdy jedna łza z muzyką pana Leopolda Kozłowskiego. Ona ma też wersję angielską. Może ktoś kiedyś przekona Barbarę Streisand, żeby ją zaśpiewała.